Buongiorno. Słuchajcie, taka dzisiaj nietypowa sytuacja, nietypowe miejsce, bardzo eleganckie. Znajdujemy się w jednym z salników hotelu Bristol. Serdeczne dzięki za to, że było to możliwe. Jesteśmy w miejscu na wskroś eleganckim, bo będziemy rozmawiać o elegancji. Z moim waszym gościem, moim państwa gościem jest Tomasz Jóźwiak, bądźmy dzisiaj eleganccy. Jest Tomasz Jóźwiak, organizator polskiego konkursu elegancji. Tomku, oddaję ci głos, zadając ci pytanie, skąd się narodziła idea i, no i co to znaczy konkurs elegancji motoryzacyjnej? Buongiorno. Buongiorno, Andrzej. Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Skąd się to wzięło? To jest coś orientalnego, bym powiedział, jeżeli chodzi o Polskę i ówczesne czasy. Niemniej jednak historycznie miało to miejsce w przedwojniu, kiedy to spotykano się w parkach, tak jak Skarszewski, czy też na ulicach zbliżonych do Agricoli i organizowano właśnie tego typu wydarzenia. To mnie zainspirowało, ponieważ brakowało mi we współczesnej Polsce i we współczesnej Warszawie takiego miejsca nawiązującego do historii, do trochę takiego podejścia do życia typowo niedzielnego, które właśnie miało miejsce w przedwojniu, czego absolutnie nie pamiętam, ale jakby zafascynowany historią przedwojenną Polski obserwowałem mocno i starałem się jakoś swoją empatię uruchomić do tego, żeby takie miejsce i okoliczność powstała. Mhm. Dlatego też sfokusowałem jakby swoje działania na konkursie elegancji. Jest to piąta edycja, no którą, właśnie, to już, piąta edycja, prawda? Którą już usiłuję jakby pielęgnować swoimi działaniami. I może nie o dziwo, ale bardzo mnie cieszy, kiedy co rusz to nowe osoby się angażują w organizację i też idzie za tym jakiś poklask, co mnie też dopinguje do działania. Niemniej jednak ten konkurs elegancji, który odbędzie się w tym roku we wrześniu, 25. Tutaj się gdzieś pojawi jakaś tam informacja, 25 września, zapamiętajcie tę datę. Tak, tak. Zachęcam jakby do obserwowania przygotowań i samej relacji z imprezy jak najbardziej. Przygotowujemy to w konwencji typowo konkursowej, czyli zapraszamy samochody i ich właścicieli do wzięcia udziału w rywalizacji o główną nagrodę, mówiąc wprost, a też i trzy poszczególne nagrody w kategoriach. I ustaliliśmy na ten moment, że to będzie duch przedwojnia, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, samochodów. Mhm. Dalej mamy mocno wybijającą się stylistykę lat 50. i 60. i potem mamy samochody z lat 70. i młodsze, gdzie progiem założyliśmy jest 91. rok. Czyli mamy takie trzy kategorie, przedwojnie, lata 50., 60. i lata 70. do, powiedzmy, początku lat 90. Tak jest. Czyli tak to już jest. Są w tym momencie samochody około 30-letnie. 91, 30 lat równe, tak? Tak jest, tak jest. Jakiej frekwencji się spodziewacie w tym roku? Jak to będzie wyglądało? Na chwilę obecną to jest, jak rozmawiamy, to jest połowa sierpnia. Mamy ponad 100 egzemplarzy zgłoszonych, z czego 20 przewiduję, ja bym sobie życzył 21 w czołówce, jakby w finale. I to będzie liczba zaproszona do grona, w zasadzie już to już będzie tytularne, czyli każdy samochód z tej 20 czy 21 będzie oczko. Tak, ale też chodzi o to, że jest podzielne przez trzy kategorie. No tak, racja, ma to sens. Nie upatruję tego powiązań. Numerologię. Nie o to chodzi. Absolutnie nie. Niemniej jednak jest to oczywiście elastyczne i możemy dopasowywać do rzeczywistości, bo do tej rzeczywistości trzeba się dopasowywać. Nie usztywniamy się w ten sposób. Jasne. Pozwól właśnie odnośnie usztywniania się, bo mieliśmy już okazję do porozmawiania na ten temat, który jest bardzo ciekawy, ale też jako obserwator rynku samochodów klasycznych pewnie przez te 5 lat zmieniały się gdzieś tam same zgłoszenia, tak, samochody. Wspominałeś o tym, że samochody w tej chwili coraz częściej gdzieś tam
faktycznie spełniają te, powiedzmy sobie, podstawowe kryteria tego, żeby znaleźć się w konkursie elegancji. Zmieniło się chyba podejście do restauracji starych samochodów, tak? Że tak brzydko to nazwę. Gdybyśmy mogli na ten temat chwilę porozmawiać. Tak, to co ja obserwuję i zdecydowanie jest to światowy trend, przychodzący do Polski falami i powiedziałbym poszczególnymi osobami, które gdzieś tam przez podróże i śmiałość, którą w sobie wypracowały, podróżują po różnych miejscach i po różnych imprezach na świecie, czy Pebble Beach, czy Goodwood. Która czy... właśnie trwa. Tak, właśnie. Także to te osoby, wydaje mi się, że będą prekursorami do tworzenia nowej mody i nowego trendu właśnie na rynku polskim. Co już się oczywiście dzieje, ale to są poszczególne jakby odruchy, bym powiedział. Niemniej jednak ja również jestem jakby zafascynowany w momencie, kiedy mam do czynienia z autem w 100% oryginalnym, nawet jeżeli jest podniszczony. Nieidealny, prawda? Dokładnie. Nieidealny. I to pokazuje gdzieś historię, ten bieg lat, to jest kluczowe. Ta nieidealność opowiada historię. Tak. Co za tym idzie, daje nam jakieś emocje i uczucia, czego tak naprawdę szukamy, można mówić o super odrestaurowanym aucie, ale na przykład patrząc na jego zdjęcia, gdzie jest wyciągnięte z garażu po prostu ćwiartka auta skorodowanego, tak, to mówimy tu o pełnej odbudowie i to też jest ok. Jasne. Jeżeli idzie przywracanie auta, każdego pięknego auta do życia jest ok. Niemniej jakby pozwalanie na to, żeby auto się lekko spatynowało, tak, albo nie wiem, jeżeli tapicerka jest zniszczona, to żeby jednak zadać sobie trud i przywrócić ją do stanu pierwotnego, a nie zastąpić ją byle jaką inną skórą, prawda? Na przykład dywanami i tak dalej. O Otóż tym mówimy. To. Tak, tak, tak. Czyli tu bardziej mówimy o odstępstwach od oryginalności podczas restaurowania. Jeżeli przywracamy dawną świetność, to jestem jak najbardziej za tym i mocno zwracamy na to uwagę w trakcie właśnie ewolucji samego konkursu. Dlatego też mogę śmiało powiedzieć, że coraz więcej aut do nas zgłaszanych też jest odrzucanych przez to, że... Jest z czego wybrać, prawda? A pozwól proszę, że jeszcze tak zapytam odnośnie samego rynku samochodów klasycznych, już tak abstrahując na chwilę od konkursu. Jak ty go postrzegasz? Bo wszelkie dane wskazują na to, że on rośnie. Jak z waszej perspektywy organizatorów konkursu? Zdecydowanie tak. Coraz częściej sięgamy po realizację marzeń z dzieciństwa i nie tylko. I wydaje mi się, że każde dobre uczucie, które wzrasta i potem kiełkuje i potem zamienia się właśnie w owoc, który jest zakupem pierwszym, drugim, trzecim, no to tylko bić brawo tak naprawdę i realizujmy się. Nie bójmy się spełniać marzeń. Tomku, no w takim razie co? Jeszcze raz, 25, na pewno będą jakieś relacje. Ja jeszcze nie mam pewnej informacji, ale wszystko wskazuje na to, że w ramach La Squadra również będziemy obecni na polskim konkursie elegancji. Więc wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli okazję też wtedy się spotkać i, no i relacjonować, tak? Na bieżąco, co się dzieje, jakie samochody stawiły się w stawce i... No i cóż, niech nam Polska piękną będzie, mimo czasami niesprzyjających warunków pogodowych, nazwijmy to. Oj tak, ale na to już jestem zawsze przygotowany, także... Czyli co, widzimy się 25 września w pałacu pod Pałacem Rozalin. W Pałacu Rozalin, tak, to jest pod Warszawą, zapraszam do zgłoszeń przede wszystkim. Możesz teraz tam do wszystkich, wiesz, bezpośrednio się zwrócić, do kamery. O, bardzo, no, grazie. Chciałbym zaprosić serdecznie do zgłoszeń Was samych i aut właśnie na stronie konkursu elegancji, konkurselegancji.pl. Tam jest formularz bardzo prosty, imię, nazwisko, autko, kilka zdjęć dosłownie i w zasadzie do pierwszych dni września 2021 roku będziemy jeszcze takie zgłoszenia respektowali, ale jesteśmy elastyczni, tak. czasy są takie, że wymagają od nas dopasowania się, dlatego też
po prostu zachęcam do zgłoszeń, nie bójmy się tego. Jeżeli ktoś ma ochotę być anonimowy i auto wystawić bez przypisywania go jakby sobie, my to respektujemy, nigdy nie podajemy listy startowej z imienia, z nazwiska, tylko i wyłącznie tylko modele aut. Mhm. Nawet staramy się zasłaniać, o ile to możliwe, tablice rejestracyjne. Jasne. Także jest to forma bardzo, mi się wydaje, odpowiadająca i bezpieczna dla wszystkich. Świetnie. Tomku, bardzo dziękuję w takim razie i do zobaczenia. Grazie. Grazie. Dziękuję.